mądrzejszy niż jeszcze jesteś, rozumiesz? Jeśli byś upodział, mafę i tatusia. Rozumiesz? Bartuś, wszystkiego dobrego. Radości. Dużo zdrowia, szczęścia i pomyślności. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Wszystkiego najlepszego. Się połamali. A teraz mamy trzeba podmienić. Zastanowić. No to co teraz? Teraz mnie tutaj proszę. Teraz ja cię podmienię. Bartusia cię jeszcze nie połamał. Cię? Bartusia. No. Chcecie wziąć inżyniera. Wszystkiego najlepszego. W tereniu, zdróweczka. Sukcesów w pracy. A się tam zleceń, projektu na miliardy. Wszystkiego najlepszego. Tego przedsiębiorstwa się rozszerzyła. Tak, tak chyba będzie. Tak była dyrektorem i ze 100 ludzi przynajmniej. Tak jest. Ja mi to tak kamaruję. Czemu mnie nikt nie kamaruje? Żebyście byli szczęśliwi, żeby wam się wszystko układało. Co najmniej tak jak dotychczas, bo jest wam bardzo dobrze. Wszystkiego dobrego. No wszystkiego najlepszego. Żebyś zmądrzał wreszcie. Wyrósł, na razie wyciągnąłeś. No, tak samo jak tatuś mój tej wielkiej firmy, bo jak nie rozwiążę, to żebym ja chociaż za sprzątaczkę tam poszedł do ciebie. No i dużo sukcesów, no i wszystkiego dobrego, zadowolenia z całej rodziny. Ja wam też wszystkiego dobrego, dużo zdrowia. Dziękuję i bardzo. Mówię, żebyście się finansowo jakoś, wiesz, proszę bardzo, podreperowali jeszcze. No, mamuśki, teraz mamuśki z tatuśkami. Ja tobie, no. Jeszcze mamuśki. No, zdrowia, szczęścia, pomyślności, rzeczywiście, żebyś ta firma, rozumiesz, ciebie nie wykończyła. Ty ją zawsze nie rozumiesz. W razie czego. Marcin, tutaj! Gaś na świat! Marcin, tutaj! Szybko tu! Nie, nie gaś, bo się jeszcze filmuje, ty nagle. A jakby nawet nie, no to żebyś po prostu znalazł zastępcze, jeszcze lepsze, rozumiesz, już 10 razy. Nie, nie, potem nie popali. No i dużo zdrowia. Nie! I podziwiaj żony i dzieci. Zimno. Jak ślicznie, właśnie to jest... Mamusiu, światło! Światło gaś. Mamusiu! Jest mamy, teraz proszę siadać wszyscy, a Marcinie się nie kończysz się tego. Tylko a gdzie to przez tutaj? Tutaj chyba mamusia będzie siedziała. No to siadaj w meniu tu, ja siądę tu. Jeszcze jedno krzesełko. Tak. Włóż to. Tak. Ja sobie siądę koło ciebie. Tu mamusia? Tutaj chyba mamusia posadzimy. Bo najbliżej. A mamusia ma jeszcze na krześle, bo za nie mamusia. Nie, to gdzieś siadaj tam, bo mamusia tutaj na krześle. Bo ja jestem faniska, potem wpadnę. A tu będzie Marcinek. No przejedź Marcinku dookoła stołu tak jeszcze i... Bo ja muszę zaraz pierogi ziutce iść.
Bo te ziemniaki się za bardzo gotowały, jak skręciłam tam. Słuchajcie, proszę bardzo. To co? Weźcie sobie porę grzyb, mam się. Proszę, nie tylko nie było mnie. Mam co? Tak, mam tak. A i co, może dostaniesz to do stołu? Aha, ale bo musimy się pomodlić. No właśnie, to jest tak. Właśnie. Ja nie chciałem tradycji zasadzać. Nie być bardzo dobrze radzą. Ale musicie wiedzieć, że wolałam tego Jowisza. Pewnie, przecież ten Jowisz to miał większy ekran, miał, wiesz, i po prostu bardzo pięknie odbierał. To czemu chcesz? Zimno, to się pał. Ja też sobie chciała do Jowisza wrócić. No, wcale nie jestem zachwycona. Ale lepiej jest dużo. Wiesz, że już stary jest. Nie, ale ten Czesin jest też mniejszy jak nasz Jowisz. Nasz jest też mniejszy. Mniejszy ma ekran. 21 cali, bo Jowisz to ma 20. Jak Czesin mniejszy jest. Cześć Marcinku, cześć, czerwa się. Cięgo was widać. Powiedz, jak się przemówili. Cudowne lata zróbcie, mama, tak jak ten film. Proszę? Ten film jest cudowne lata. Macie tutaj, weź tu do gasa oczy. Tak, więc siedzimy sobie tutaj na Wigilii. W domu babci i dziadka. W rodzinnym domu. W rodzinnym domu. No, ta rodzina. Już. W dobrym nastroju. W zgodzie. Tak. Oby tak zawsze było. Myślami przy całej rodzinie. Tak. Nie ma Krysi, bo daleko w Radomiu. No tak, nie ma. Nie ma Krysi. Czesi też nie ma, bo już ma swoje dzieci do przyjmowania. Już dwie osoby odeszły. Już osoby, znaczy dwie odeszły. Nie odeszły babcie do Radomiu. Babcieczko, proszę. Bo ja mówię, że nie ma Krysi po Radomiu i nie ma Czesi, bo Czesia swoją Wigilię. A mama płacze, dwie osoby odeszły. Nie odeszły, już tak? Dajemy barszczyk. Słuchajcie, dawajcie tu po kolei talerze i nie będę zalewała. Dzisiaj dużo, nie da. Proszę. Bardzo lubię. Tak będziemy nalewać. W każdym bądź razie jest nam bardzo dobrze. Pół koleżki, nie tylko. Jest nam bardzo dobrze. Zimę nie mamy do kociwigą. Zima nie jest dokuczliwa. Spalony załodziec, nie? A gdzie jest ten wujek, co tak mówił tam coś? O właśnie, wujek możemy kontrolować. Wujek, właśnie powiedz jakieś swoje kredo, wujek. Coś takiego, żebyśmy się wszyscy zachwycili. Ryby są przygotowane, zaraz będą ryby. Twoje życiowe jakieś właśnie. Życiowe ryby. Takie skobery. W innych słów nie zna, jak ryba, wędka, woda. Coś powiedz o życiu, słuchaj, w sensie istnienia, coś powiedz. No. Daj Bartek. W sensie istnienia? Tak, powiedz coś. Myśmy te wszystkie sentencje dzisiaj wygłosili. O, zrobimy w ten sposób, że każdy coś powie mądrego. No. Znaczy myśmy sobie z moim bratem... Mamuś, dalej mi barszczyku, mama. Myśmy z bratem orzekli, że istnieje takie miejsce i zupełnie my się z tym miejscem zgodziliśmy. Istnieje tak zwany trójkąt bermudzki w Odmuchowie. Tak, i gdzie to jest? I w tym trójkącie bermudzkim my się najlepiej czujemy. Czujemy się jak ludzie młodsi. Znaczy ja mu powiedziałem, że Patkowi o tym... Komu jeszcze? DU. Z okazji świąt. Proszę bardzo. A co to jest DU? Wiesz mi, że trzeba było sobie znaleźć w swoim życiu to takie daj miejsce. Naszym miejscem jest na przykład ten kanał, który spada. Refugium. Ja mniej więcej wypowiedziałem Tadkowi ten sens tego refugium i pytałem się, czy ma takie miejsce. No i Tadek mówi to, a ja mówię, wiesz co, mówi od lat już właśnie traktuję to miejsce. Ten tam cypel, rozumiesz, jak jest, wpływa kanał, rozumiesz? Ja. Aha. No i to okolice, rozumiesz, jako takie właśnie miejsce, do którego, jeżeli myślami chcę wrócić, rozumiesz, do jakiegoś takiego spokoju, to właśnie tam. W to miejsce, ja. Wiesz? Się zupełnie zgadzam. I właśnie to dzisiaj, żeśmy tak rozpatrywali. To chcesz te fasolki? Z punktu widzenia życia, jakie życie jest, jaką ma wartość, czy to ma wartość, czy ile my już w sumie mamy lat. I co nas może czekać, nawet w różnych... Daj, położymy, żeby było widać na to się nie zastanawia. Marcin, powiedz jakąś sentencję. Co? Marcin, daj się nam mówić, powiedz coś. Oprócz tego, że jesz pieroga. A może dziadek coś powie? Coś takiego? W tej okazji. Co zostanie uwiecznione? To, co zostanie powiedziane. No, tak. No. Ta tradycja trwa, pomimo, że już ładny wiek my przeżyli, ale ta tradycja się nie zmienia. Może była kiedyś nie taka dokładna jak dzisiaj, bo za naszych czasów, za moich dziecinnych lat, to rzeczywiście my nie mieli takiego dostatku.
dzieciom nie dawali jeść od rana prawie, żeby byli głodni, żeby mieli apetyt wieczór. To wieczór dopiero się najedli, żeby potem nie mogli przespać w nocy spokojnie. No dzisiaj tego nie ma, bo dzisiaj, mimo że tam zachowuje się trochę tego postu, ale co takie, wiesz, jak grzybki podjadają. Takiego głodu nikt nie cierpi. No ale bardzo przyjemnie, bardzo nam miło jest, żeście nas odwiedzili, że wspólnie się możemy tutaj pocieszyć tą właśnie Wigilią. No i bardzo mi miło, żeby to jeszcze nadal mogło tak trwać, póki jeszcze nam zdrowia starczy. Brawo! No, Nastada, głosić, czy mówię? Teraz wujek Tadek. Nie, bo ja już przyjęłam wczoraj. Coś mądrego. Nie o rybach, nie chcemy o rybach. Teraz my musimy. No, ty Mateusz, pomów coś tam. Nie, bo to tylko Łukasz. Znaczy ty, Łukasz. My się też bardzo cieszymy. Dla nas to jest duża przyjemność. Dla nas to jest obowiązek. Obowiązek, żeby na Wigilię przyjechać. Chociażby na ten jeden dzień przyjechać, nie nawet jeżeli sytuacja by różna zaszła, to w okresie świąt wracać, ale Wigilia jest obowiązkiem jako naszych, jako dzieci, w ogóle waszych dzieci. No a poza tym, no to przede wszystkim, no to jest jedno z najważniejszych, no daje jednak pewne odprężenie święta, dając, te święta są bardzo ładne w stosunku na przykład do Wielkanocy, są bardzo i przyjemne. No i jednak wtedy załóżmy 2-3 dni, to jest takiego rozprężenia trochę organizmu, innego sposobu myślenia, dają znowu perspektywę na wydajną pracę. O. Nowym rokiem. A zatem się udało na spikera. Speaker. Co ja jeszcze mogę tak powiedzieć? No mogę powiedzieć no, wiele. No, coś o sensie istnienia najlepiej. O sensie istnienia. Tak. No, co myślisz? Łukasz, przestań mi nie do tego. No wiele rzeczy mnie... Mam taką książeczkę, którą tam na temat spirytyzmu przyniosła taka koleżanka mojej żony. Na ten temat wyczytałem tam pewne takie rzeczy i zastanawiające to wszystko jest. Sens faktycznie jest zupełnie drugi świat. Zaczynam całkowicie wierzyć, że to tak coś wszystko odbywa, że za dużo jest po prostu w tej chwili faktów przedłożonych w tej książce. Facetach, znaczy ten gościu, który napisał tam w ogóle tą książkę, taki jest Francuzem, pisał kilkanaście dzieł na temat spirytyzmu całego. I do tej pory jest czczony na każdych wszystkich świętych, jak tego najwięcej kwiatów ma na grobie. Po prostu cmentarz w Paryżu jest taki, że on jest, odbiega wyraźnie ten jego grób, ten jego tam pomnik, co jest, odbiega wyraźnie od innych grobów, bo tam takie mówią, dają uznanie ludzie, ci, co czytają te jego dzieła, nie? No, wiele dzieł na ten temat napisał, opartych właśnie na faktach stwierdzonych. Między innymi opowiada, jak to się jest z duszą. W różnych przypadkach, że dusza może się w pewnym momencie przenieść, niecałkowicie się wytrasają z organizmu, może przybywać w zupełnie innym miejscu i to zrzucone jest po prostu na faktach. Człowiek, którego po prostu uczestniczył w Hiszpanii, będąc gdzieś tam, nie wiem, chyba we Francji, uczestniczył w Hiszpanii w jakimś zdarzeniu rodzinnym. W zdarzeniu rodzinnym, bo tam jakaś rodzina miał. I w tym zdarzeniu rodzinnym on wpłynął na to, że ta sytuacja rodzinna się bardzo wyjaśniła, że po prostu tam groził bardzo poważny konflikt. I on w tym momencie, on jako dusza po prostu w kształcie, nie, ciała, uczestniczył tam. Telepatią. No nie telepatią, bo uczestniczył w rodzinie, rozumiesz? Rodzinie no, się przedstawił. Teraz Dzisiu, ludzie są. Grubiutki. No, teraz na ciebie kolej. I on o tym fakcie nawet pojadłeś nie wiedział. Już? Ale wiedział, że jest tego i to prawdopodobnie to nastąpiło w śnie. W śnie po prostu. Ja sądzę, że takich mądrych rzeczy jak Tadziu, to ja tutaj nie wygłoszę. Nie. A co, w śnie na przykład śnisz i ale tam myślę, jesteś? Że do Odmuchowa to będziemy tutaj często wracać. No, jako... do tych naszych rodzinnych stron. Tata pewno myślami wracał często gdzieś tam do centralnej Polski, a my tutaj. No i pewno jeszcze lata upłyną, powiedzmy, nim tam to przejdzie. No granice się zamkną, aby szlaban zaczniemy przenosić i utożsamiać z miejscem, w którym teraz przebywamy, nie? To Bielsko się nam bardzo podoba, no ale jednak ten Odmuchów, powiedzmy, ma tu swoje uroki.
tyle. Kuniec. Dobrze. Kuniec! No, a babuszek, babuszku, weź coś pali. No coś poważnego, poważnego. No, nawet dwa zdania, ale powiedz coś. No. 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 Ten oto to babuszek. Zaskoczył. Jest jeszcze taki młody, że ani nic nie umie wymyślić. Powiedz o tych szczupakach coś dzisiaj. Powiedz, no nie, o szczupakach, powiedz coś. Co myślisz, jak tam? Coś mądrego? No. Więc myślę, więc jestem. Ale nie widać. A ty Łukaszku? Ja co powiesz? Cieszy się, że... Powiedz coś o świętach. No. Się, o duchach powiedz najlepiej. Nie, cieszę się, że jesteśmy tutaj wszyscy. Oprócz tylko szkoda, że właśnie ciocia Krysia nie jest z nami. Ale ciocia Krysia jest z nami myślami, bo dzwoniłem telefonicznie. No i co Łukasz? No i mów teraz coś. Ciekawego. No jak nie ciekawego? Żebyśmy dobrze świętowali, no, nie? A tu mamy pana Marcinka. Panie Marcinku, pan co? Już osiągnąłeś właśnie pełnoletność. Przecież kilkanaście dni temu. No to teraz proszę bardzo. Słucham. Co ja tu będę gadał? Jestem dorosły. Jestem bardzo mądry, że jestem dorosły, że jestem... Co tu będę gadał? No ale nie powiedz coś naprawdę, no. Dziennikarzem. Ja nie lubię tak mówić do kamery. Dlaczego? No, to jak? Ma stanąć kiedyś jako dziennikarz, rozumiesz, byle gdzie, byle jak, rozumiesz? Aha, tak. Aha, dziennikarzem ma być, tak? No, ja osobiście, Marcinku, to ci życzę, żebyś został tym dziennikarzem, albo... Powinien peplać, w ogóle, żebyś dużo osiągnął. No. No to teraz idziemy ciocie Basie i to. Marcinek nagrywa dalej? Miastkę czekamy pod koniec. Mhm. Nagrywasz dalej? Mhm. Co się robi? Wszyscy czekają. Odeszli od stołu, a tylko jeszcze ja dzielnie tutaj przy tym stole siedzę. Jak zwykle, tato zresztą. Marcin, tak wszystko. Czy wyłączacie chwilowo? Nie, to jak idzie obraz, jak jest nakręcany obraz, to głos również. To za porządkiem idzie wszystko. No, wszystko. W każdym razie ciągle jeszcze tylko pamiętam i ciągle mi zawsze jedna taka rzecz nurtuje. Dlaczego mi się to trafiło przyśnić skarb w domu? Skarb, kurczę, to może być skarb. I znalazłem. Terenia znalazłem, no właśnie, przyśniło mi się, że w pewnym momencie w tych takich, co nazywamy szopki tutaj, że jest skarb. Mhm. I nie pamiętam konkretnie, czy w tej szopce, czy w tłustej, czy tej. Starego pieniądza. Starego pieniądza srebrnego Wilhelma znalazłem. No, takiego potężnego tego Wilhelma pod po prostu stropem znalazłem. Tylko Zdzisław mi go schandlowałeś. Z Gliwica mi go schandlowałeś. Nie. A jakżeż nie? To dziadek zrobił z niego pieszczotkę. Nie. Z tego Wilhelma? Srebrny? Może i dziadek z niego. Ja go dziś jeszcze miałem nawet, rozumiesz? Już taki tylko wycięty. Tak? No. Ale to nie to mówisz, że do czegoś innego. No może mamuś jakąś sentencję jeszcze i taka... No czekaj, mamusia... Dziadek obrączki jakieś robił z niego. Mamusia zaraz coś wymyśli. No, więc właśnie w ten wigilijny dzień. Nie, no ale takie ten wigilijny dzień. No to myślę sobie, żebyśmy jeszcze wszyscy razem jak najwięcej tych wigilii przeżyli w pełnym dostatku, w zadowoleniu i w spokoju. I w pokoju, tak? Żeby. Dobrze byłoby, żeby wszystko się tutaj dobrze ułożyło, żeby był pokój, bo jak będzie pokój, to będzie spokój. No i wszyscy jakoś tam. Jeszcze znaczek pokaż. I ciach! I cześć! Dobra. Moje dzieciaki zapomnieli ciotka stawić na stole. Mama, zapamiętaj światło przed pokoju. Żeśmy płakali dzisiaj głosem. Tak, już wszyscy patrzyli. Zapal tutaj światło wszystkie. Teraz sama? A gdzie masz resztę? No, nie zapłacę. Zdrowia, szczęście, to już płakałam, żeby nie odeszło. No straszne, żeby się nie... Malutkie takie. Nie, to takie malutkie. Takie malutkie. Na to się dużo zdrowia. Dziękuję, dużo zdrowia i szczęścia. Dziękuję. No a teraz wszystkim zdrowia. 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 Zd
maturę, żeby zdał, żeby się dostał na studia, jakąś dziewczynę, taką klasę, to był przypadek. Klasa, to Łukaszku masz opłatek. No, po czym się łamasz? Gdzie jest Bartuś? Kręci, Bartuś kamerzysta. Aha, kamerzyście, muszę wszystkiego dobrego, eleganckiej dziewczyny, całych szóstek. No. Wszystkiego najlepszego. A gdzie reszta rodziny? Idą. Mateusz płacze. Co jest znowu? Chodźcie, prowadźcie. Może tak po jednym wolę. No, gdzieś tam w tyłu. No to to, Krysiu. Czekaj, to się taka pannica robię, no, realnie, bo... Bo te młode dziewczyny coś mi ci życzyły. Papierosami cię już czuć, kurde. Ojciec, ty ją tak okopcisz, no. Wszystkiego najlepszego, Krysiu. No rzeczywiście, panienka, no, jesteś niemożliwa. Zdrowia, szczęścia, za nie matury. A już w końcu dorosła, no. Ale jakby nie było. Było, nie było. No już. No, to się wróciła. Najlepszego zdrowia, szczęścia, pomyślności. No, o, idą! Idą kolędnicy! Zdrowia, szczęścia, bo to aromat na tak? Krysiu, wszystkiego najlepszego. Zdrowia, szczęścia. Podwójka. Sukcesów. No i drugiej połówki takiej właściwej, wiesz, bo to nie wiem, czy to jest kolejny. To jest ostatni kolejny, to jest strasznie ważny. Szczęście, pomyślności. Obyśmy jeszcze wiele takich. Dziękuję. Jeszcze raz dziękuję. Babci, babci. Babci, złożę życzenia. Ja nie mam babci życzenia. No, bo lepiej. Mężczyzn, pieniędzy i nauki. Zadowolenia wszelkiego. Zdrowia, szczęścia. Wszystkiego, no. Jak jest może i zdrowy, no. Rzeczywiście, wszystkiego. No, Juru, u ciebie też tym chyba zdrowiem nie najgorzej. Bezrobotny, słyszałem, jesteś obycznej roboty nie tam. Nie, kto jest bezrobotny? Ja? To mimo... No to weź kamerę. Dziękuję, ja również. Gotuję. Zdrówka, szczęścia, zadowolenia z dzieci, wnuków, prawdopodobnie nie ma. Wszystkiego najlepszego, że zdrowia, szczęścia, pomyślności, matury, studiów i w ogóle wszystkiego najlepszego. No, To róża jeszcze ja teraz. To muszę oddać ten przyrząd tutaj. Oby nam się w tym wniosku dobrze. Tak jest. Wszystkiego dobrego. Siadajcie. No to wszystkiego. Zdrowia, szczęścia, pomyślności. Sukcesu w wielkiej fabryce. O nie. Już nie? Wiele raz brak. Jestem na wypowiedzeniu. Proszę, proszę. Nie cieszę. Ja też kiedyś się z nią pożegnałem i wróciłem. Lio wie, ja się wcale nie odżegnuję. Może się też tak zdarzyć. Wszystkiego najlepszego, Juliusz. Nie miał okazji. Zdrowia, szczęścia, sukcesów na tej nowej drodze. Nie wiem, czy kolory to wy zmienicie, czy nie, ale... Trudno powiedzieć. Na razie mnie tam ćwiczą ostro. Sukcesów. Zdaliśmy już zdołowanie parę... Firmowca. Myślcie, że zawsze się pracy. No... Był tam pokryły. No, podobiony chyba. A, no, bo my też zrobili wcześniej, bo my wszyscy byli głośni. Szczęścia, jak... powodzenia w pracy w domu i w ogóle. Nie życzę ci, żebyś jeszcze większy urósł, bo to już w tej chwili wstyd, jak przy tobie stoję, kiedyś najwyższy. Ale powodzenia w nauce, zadowolenia, żeby rodzice z ciebie byli zadowoleni. O, powodzenia u dziewcząt. O, to to! Te dziewczyny, tak. Dlaczego? Jego własne ego, babciu, będzie rozwój.
prasnej w ogóle. O, Walkmany? Puścimy. Bartosia, puścimy.